No takich emocji nie da się opisać. Myślę, że to są jedyne niepowtarzalne i nie da się sztucznie wywołać emocji sportowych, także na pewno bardzo miła uroczystość dzisiaj, ale te emocje tylko na boisku. Dzisiaj też był delikatny stres? No oczywiście, jak przed takimi uroczystościami nie wiadomo, co może spotkać, jakie niespodzianki, ale spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i wszystko się chyba udało. No właśnie, patrząc na was, no to jest nie po raz pierwszy, przyjmujecie odznaczenia, przyjmujecie gratulacje. Robi to jeszcze na was wrażenie? No na pewno. Dużo mile jest dostawać odznaczenia czy gratulacje niż schodzić po meczu z puszczoną głową. Także jest to bardzo miłe i oby taki więcej. Tym bardziej, że wcześniej byliście docenieni przez media, przez kibiców, teraz docenia was sam prezydent. No myślę, że przy takim sukcesie jak Mistrzostwo Świata to było nieuniknione. A jak się zmieniło wasze siatkarskie życie w ciągu tego miesiąca od zdobycia tytułu? No myślę, że takiego wielkiego szału nie ma. Chyba wszyscy się spodziewali czegoś więcej. Ale tak na poważnie, no wracamy do każdy wraca do swojego życia, do swoich problemów i życie toczy się dalej. No. Życie toczy się dalej. 40 lat temu starsi koledzy zdobyli mistrzostwo, wy przyjmujecie odznaczenia dzień przed 40. rocznicą. To miłe i symboliczne. Tak. Miło, że te daty się tak zbiegły. No cóż, przez wiele lat dążyliśmy do tego, aby dogonić naszych starszych kolegów. Myślę, że nam się to już udało i nie będziemy stali w ich cieniu. Tak jakby pokazali nam drogę, do czego dążyć. Każdy z nas miał te marzenia, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium takiej imprezy jak Mistrzostwo Świata i to się spełniło. Tym bardziej teraz pojawia się głód zwycięstw kolejnych wielkich imprez? Na razie jest czas, aby troszeczkę odsapnąć od siatkówki międzynarodowej. Nie tylko zamówki. Skupiamy się na ligowych zmaganiach i to teraz jest najważniejsze. A podejrzewam, że do wielkiej siatkówki być może na wiosnę wrócimy.